Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale TFT Federnight i dzisiaj będziemy sobie robić opis patcha 9.16, czyli patch z nowymi postaciami Hextech, 4 nowe postacie, będziemy sobie je omawiać. Po polsku nazywają się eksperci. Jaką oni mają cechę? Rzucasz we wrogą jednostkę z przedmiotem bombę, która wyłącza wszystkie przedmioty w zasięgu jednego pola, dwóch pól na 8 sekund. Myślę, że dwóch Hextechów będzie, czterech Hextechów nie będzie się aż tak często grało, ale dwóch Hextechów zawsze będzie się opłacało mieć w kompozycji. Wyłączać wszystkie przedmioty na 8 sekund to jest bardzo dobre, jeżeli ktoś gra Rangersów i wszystkie ich jednostki są w kupie, wtedy jedna bomba może wyłączyć wszystkie te przedmioty i generalnie na niższych poziomach ludzie raczej nie splitują swojej armii, trzymają wszystkie swoje postacie w jednej kupie, dlatego Hextech powinien być bardzo mocną synergią przeciwko ludziom, którzy nie potrafią się pozycjonować tak jak powinni versus właśnie takie synergie. Kamil, to już chyba wcześniej omawiałem, za złotówkę będzie 200 damage'u, potrzebuje ona 125 many, więc nie jest ona silna, ale no wiadomo, pod Hextech'a można ją tam trzymać. Jace ze zmiennokształtnymi, 6 zmiennokształtnych teraz będzie można robić, tak więc on może być bardzo fajny, te obrażenia są ciekawe, bo dobrego atak speeda dostaje, jeżeli się przemieni. Vi jako osiłek bardzo mocna, fajnego ma CC-ka na jedną postać. Obrażenia też nie takie złe. Jinx za 4 zł, to jest chyba najlepsza postać z tych hextaków. Rewolwerowiec, który zamienia swoją broń w rakietę i później zadaje obrażenia obszarowe. Tutaj są te obrażenia podane w eksplozji, która obejmuje w sumie 3 pola. Czyli tą postać i jedno pole obok po każdej stronie. Te pola teraz nazywają się Hex, czyli jeżeli gdzieś zobaczycie, że jakiś przedmiot daje coś na dwóch heksach, to są to dwa pola po angielsku tak nazywane. Zmiany systemowe, dobieranie przeciwników. Poprawiliśmy system dobierania przeciwników, żeby uniemożliwić powstawanie powtarzających się sytuacji, w których walczylibyście z tym samym graczem. O! Niematerialną armią. To jest bardzo fajne, bo ostatnio miałem właśnie takie gierki, że byłem w top 3 i 7 razy walczyłem z ludźmi zamiast właśnie z klonem. 2 lub więcej razy z rzędu. Teraz nie wydarzy się to już prawie nigdy. No i bardzo fajnie, że teraz nie będzie się walczyło z tymi samymi ludźmi. Dobra zmiana. Myślę, że bardzo dobra zmiana, bo czasami jest tak, że na 8 osób przegrywacie z jedną osobą i z tą jedną osobą wam cały czas daje rozgrywkę, tak więc to jest bardzo fajnie zbalansowane, myślę. Tryb urfowej dogrywki. Nie lubimy remisów, nie są fajne, dlatego teraz po upłynięciu 30 sekund walki włączy się urf. Dogrywka na 15 sekund, wszystko stanie się szybsze. Remisy dalej są możliwe, ale powinno być ich o wiele mniej. To jest bardzo fajne, bo nikt nie lubi remisów, tak jak tu napisali. Czasami były takie sytuacje, że tam po 1 HP zostało i właśnie ta ekstra sekunda, aby tutaj coś zmieniła. Tutaj są bonusy, które będą w tym urfie. Myślę, że bardzo fajna zmiana. 15 sekund jest właściwie wystarczająco, żeby taki remis dograć na szybko, żeby nie było tutaj niejasności. Zmiany rankingowe. No tutaj są małe zmiany, po prostu tam, jeżeli macie 0 punktów i jesteście w challengerze, to możecie spaść od razu do diamenta. O tym zgodnie z założeniem każdy zostanie zdegradowany na dywizję. Jeżeli masz 0 LP i straci i przegrasz gierkę, to spadniesz o dywizję. Były tam podobno jakieś bugi, że ludzie nie spadali tak jak powinni. Tutaj jest to, co pisałem, że do diamentu się spadnie. Obrażenia zadawane graczom. Ostatnio zmniejszyli te obrażenia i te gierki były dłuższe niż powinny być, dlatego znowu wracają troszkę większe obrażenia od waszego potworka, biorąc pod uwagę, jaki etap gry jest. Jeżeli są późne etapy, no to więcej obrażeń się zadaje. Osiłki są całkiem mocne i dostają trochę za dużo darmowego zdrowia, więc minimalnie je osłabiamy. Z 1200 HP na 1000, na 6, jeżeli macie 6 osiłków. To są całkiem duże zmiany, bo to jest 200 HP na każdej postaci, było ich 6, to tak jakbyście z całej kompozycji stracili 1200 HP. Na 4 też troszeczkę są znerfione, ale to nie są jakieś tak gigantyczne zmiany. Jeżeli macie 6 osiłków, nadal dostaną oni po 1000 HP, to jest 6000 dodatkowych punktów zdrowia, które macie. I widziałem, że są już bardzo fajnie grane te osiłki właśnie z Hextechiem, bo wystarczy tylko jedna postać, bo V już jest Hextechiem. Też demony, zmieniona jest ta cecha demonów, myślę, że teraz będą w mecie. Ataki podstawowe mają 40% szansy, czyli ta szansa jest teraz stała, nie tak jak była zmienna wcześniej. Na wypalenie 20 punktów many celowi i przywrócenie atakującemu 15, 30, 45. Myślę, że 4 demonów będzie bardzo często grane wraz z sorcami, bo Morgana już jest sorcem i demonem.
Tak więc jeżeli sobie pomyślicie i dacie itemki na Atroxa, który będzie tam z przodu stał, uda mu się trafić demona, odnowi on sobie 30 punktów many, no to bardzo szybko użyje swojej mocnej umiejętności obszarowej. Ninja powinny być silne, dodatkowe obrażenia od ataku i mocy umiejętności z 40 na 60 na 50 na 70. Grałem właśnie sobie Zeda na trzech itemach i powiem wam, że bardzo fajnie on się sprawuje. Myślę, że właśnie jedną Akali albo jednego Zeda teraz będzie się opłacało trzymać w kompozycji, a jeżeli nie, no to nadal Kennen powinien być mocny, właśnie Morello i Gia. Myślę, że tutaj nic się nie zmieni. Szlachcice są troszkę za słabi w późnej fazie gry, czyli zwiększają magię, odporność na magię i pancerz 60 na 70. To jest fajny buff właśnie pod późną fazę gry, ale jest to bardzo mocny buff pod wczesną fazę gry, jeżeli gramy trzech szlachciców. Myślę, że może mogą być oni nawet troszeczkę za mocni, jeżeli chodzi o początkową fazę gry, no bo większość postaci ma 50 lub 60 bazowych punktów ataku, a jeżeli postać dostanie 70 armora, to jej praktycznie nie będziemy bić. Premia trzech czarodziei zmieszczona na 5%, to nie jest jakiś tam gigantyczny nerf, po prostu lekko zbalansowanie, bo czarodzieje byli po prostu wszędzie grani. Dziki 2% zwiększony attack speed. Myślę, że teraz może nawet i być grany właśnie taki Ahri z sorcami. Warwick na pewno będzie grany pod Brawlerów, tak samo i Rengar pod Hypercary może być troszkę lepszy. Elise znowu po buffach. Czy to są buffy, które coś zmienią? Raczej nie, po prostu może być ona leciutko lepiej grywalna. Obrażenia Kha'Zixa w nieodizolowany cel zmniejszone, co czyni go jeszcze gorszym niż był, a nie był on wcale taki dobry. Mordekaiser, kiedy żaden wróg nie żyje, a tu są takie bugfixy naprawione, że jeżeli postać nie żyje, to oni po prostu już nie będą używać tych umiejętności i to się powtórzy tutaj kilka razy. Nidalee teraz będzie faktycznie leczyła, bo jak ona była postacią, która miała najmniej HP, to leczyła tylko siebie. Wayne, tu jest fajny buff, jeżeli ją wrzucimy na trzeci poziom, a często ją możemy wrzucić na trzeci poziom, to właśnie versus takie brawlery może ona być bardzo silna, bo 16% HP to jest bardzo dużo, kilka razy zaatakuje. Jeżeli damy jej jeszcze Hurricane'a, żeby ona biła kilka postaci, to wtedy może ona sprzątać cały team. Braum znerfiony, 100 HP, bardzo przydatny nerf. Bardzo silna postać, jeżeli daliśmy jej Warmoga albo i Thornmaila, to była ona praktycznie nie do zabicia. Lissandra, tak jak mówiłem w filmiku wczorajszym, gdzie nagrałem 5 najgorszych postaci, ona potrzebuje 150 many, żeby użyć umiejętności. Zmniejszy jej to na 125, myślę, że słuszny buff dla Lissandry. Po prostu ona była niegrywalna przez tą ilość many, teraz powinna być troszkę bardziej grywalna właśnie pod elementalistów. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku o moich 5 najgorszych postaciach, to zachęcam do obejrzenia. Lulu, zdrowie z umiejętności, troszkę znerfione, albo bardzo znerfione na trzecim poziomie, 150 HP na trzech postaciach, to jest bardzo dużo, ale Lulu była faktycznie mocna, jeżeli daliśmy jej kilka itemków na manę, tak jak Spear of Sojin, to mogła ona używać tej umiejętności w nieskończoność, a te postacie były nie do zabicia. Zed zbuffowany, 50 punktów zdrowia więcej, 0,5 attack speeda, 0,05 attack speeda i obrażenia umiejętności zbuffowane na drugim poziomie. Tak jak mówiłem wcześniej z tymi ninjami, jeżeli dostaniemy Zeda na drugim poziomie, to powinien on być bardzo fajną postacią na wygranie nam early game'u lub nawet przejście do mid game'u. Później się go możemy pozbyć, ale naprawdę z buffem z ninją oraz z buffem od umiejętności myślę, że będzie on bardzo fajny na właśnie early game. Bohaterowie trzeciej kategorii. Aatrox, tak jak mówiłem wcześniej, nie będzie on już kastował umiejętności, jak nikt nie żyje. Ona będzie priorytetowo traktować cel, który już bije. Też nie będzie kastować umiejętności, jak wróg nie żyje. Katarina też nie będzie kastować. No, obrażenia do ataku nic nie zmieniają. Kennen też nie będzie kastować i buff do ninja dostał, czyli teraz powinien być jeszcze lepszy. Tutaj poprawiono mechanikę, że ona będzie lepiej skakać, szybanka. Bohaterowie czwartej kategorii, Akali, obrażenia od ataku 10 zwiększone, bardzo fajnie. Ona już była troszkę niegrywalna. Brand, obrażenia od umiejętności, zwiększona na pierwszym poziomie, zwiększona na drugim oraz początkowa mana większa, ok. To są ciekawe zmiany, tak jak mówiłem wcześniej, demony powinny być grane oraz sorce, czyli Brand, jeżeli użyje swojej umiejętności, to powinien zadawać kosmiczny damage. No zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Myślę, że właśnie demony z sorcami to będzie taka fajna meta na ten patch. Cho'Gath, bardzo słuszne nerfy, 350 zamiast 500, chociaż tu nie było chyba 500, tu było 400. Jeżeli dobrze pamiętam, to 500 znerfili bardzo szybko.
350, tutaj 75 na pierwszym poziomie, no kolosalne nerfy w połączeniu z tym 5%, które straci od czarodzieja. Nadal będzie grywalny, jeżeli gramy 6 osiłków, no to możemy mu dać tej temy, jeżeli mamy go na drugim poziomie, on i tak zada bardzo fajne obrażenia. Jeżeli damy mu Morello, to Morello zaatakuje wiele postaci, bo on ma szerokiego tego ulta, ale potrzebne nerfy. Bohaterowie piątej kategorii, Karthus zmieniony. Po prostu nie będzie on kastował tak często już dwa razy Ultimate'a w jednej walce, bo będzie on potrzebował później 125. Pierwszego nadal szybko skastuje, ale później już z drugim będzie było troszkę ciężej. Kayle prędkość ataku znerfiona o 0,1. Spoko nerf, myślę, że to nie jest za dużo nie zmienia po prostu. Miss Fortunka, zdrowie zwiększone, całkowita mana 75. To jest ciekawe, bo teraz możemy wrzucić znowu tą itemkę na Sorca, na Miss Fortunkę i ona może całkiem szybko odpalać swojego ulta. I teraz możemy też złożyć 6 rewolwerowców z Jinx, to zobaczymy jak to będzie działało. Możliwe, że będzie ona całkiem mocna. Przedmioty. Uciszacz. Przerobiony uciszacz ma teraz 33% szansy przy trafieniu na uniemożliwienie wrogiemu bohaterowi zyskiwania many. Nazywamy to blokadą many na 4 sekundy. Nie wiem, czy to będzie dobre. 33% szansy to jest nerf bardzo duży, bo o 17% on miał 50, czyli raz na dwa ataki mógł silencować. Teraz raz na 3, na 4 sekundy. Było na 3 sekundy, oni nie będą zdobywać many. Czyli jeżeli kiedyś mogliśmy silencować postać na full many i ona by nie użyła swojej umiejętności, teraz chyba użyje swojej umiejętności, co po prostu nie będzie zdobywać many na kolejną umiejętność. Myślę, że to nie będzie taki mocny item, jak powinien być, albo jak kiedyś był. Ostrzenie skończoności 200%, tak jak mówiłem wcześniej z Zedem, możemy wrzucić to ostrzenie skończoności, będzie miał buffa od Ninja, Infinity Edge'a, plus jeszcze dostał tam buffa do umiejętności. Bardzo fajnie, jako nawet pojedyncza postać, nie musimy mu dawać asasynów, nie musimy mu dawać nic. Może on sobie tam po prostu stać. Jonowa Iskra, znowu znerfiona, pierwotnie miała 200 obrażeń, teraz już ma 125, ale teraz się kumuluje, no to fajnie. Można składać dwie. Naszyjnik żelazny Solaris, 4 sekundy na 6 sekund, no. Czy będzie grywalny? Nie wiem. Możliwe, że jeżeli mamy tych 6 osiłków, to chcemy im dać tam jedno Solaris, żeby sobie troszkę więcej mogli zebrać. Morello z 5 sekund na 10 sekund. Czerwone wzmocnienie z 5 sekund na 10 sekund. Co teraz Morello oraz czerwone wzmocnienie będzie trwało 10 sekund? To znaczy, że nie będzie się ono nakładało. Czyli jeżeli wasz Kennen użyje ulta znowu, to nie będzie ono tak mocne jak kiedyś było, bo kiedyś mógł zadać Morello dwa razy i to by zabrało około 40% maksymalnego zdrowia przeciwnika. A teraz przez to, że nie zada ono maksymalnej ilości obrażeń, bo nałoży się drugi raz, no to te procenty maksymalnego zdrowia przeciwnika będą po prostu niższe niż wcześniej były. To jest bardzo duży nerf. Myślę, że teraz po prostu nie będzie się składało dwóch Morello na postacie, tak jak kiedyś się składało na Karthusa, Cho'Gatha, Kennena. Mogliście nawet 2-3 mieć w jednej drużynie i by to nie przeszkadzało. Teraz myślę, że będzie się grało głównie pod jedną i będzie się wkładało to na postać, która ma najbardziej obszarową umiejętność, tak jak Kennen i Cho'Gath. I drugiego Morello już się nie będzie szukało. Odkupienie, czyli Redemption, zwiększone 500 punktów zdrowia. No, tak jak mówiłem wcześniej, to Morello będzie wyłączało leczenie na 10 sekund, a Redemption jest wzmocnione. Czyli jeżeli składamy jedno Morello, co powinno być praktycznie w każdej gierce, no to odkupienie nic nie będzie robiło nadal. Kosa Statika zmienili z 4 przeskoków i 90 obrażeń na 3 przeskoki i 100 obrażeń. Jeżeli sobie to policzycie, to jest nerf na 60 obrażeń w Statiku na każdy atak, czyli jeżeli wasza Ashe biła tam, przypuśćmy, statyka 5 razy podczas walki, no to tracicie 300 damage'a, to jest bardzo dużo. Plemienna zbroja tutaj po prostu zmniejszyli to, że może nawet 400 punktów zdrowia na sekundę. Co to zmienia? Jeżeli dostaliście Warmoga na smoku, to był on praktycznie nie do zabicia, bo leczył się za dużo. Anioł Stróż, zaktualizowany opis. O co chodzi z tym? Jeżeli Morello zadało ostateczne obrażenia Aniołowi Stróżowi, to postać wstawała z 0 HP. To był bóg, to był tragiczny bóg, przegrywał on wiele gierek, ale już go naprawili. Nowa mechanika wypadania. W rzadkich przypadkach jest teraz możliwe, aby wypadł skompletowany przedmiot zamiast jego dwóch składników z osobna. Co to znaczy? To myślę, że nie jest taka fajna zmiana, bo kiedyś nam mogła nam wypaść połowa itema i wiemy, co na karuzeli musimy wziąć, żeby sobie skompletować fajny item. A teraz może nam wypaść cały item, tak jak Zephyr albo Odkupienie.
i po prostu są to słabe itemy i zwiększy to troszkę losowość. To myślę, że nie jest takie dobre. Tutaj naprawiono dużo błędów, ale ich tam nie będę omawiał aż tak. Ognista armata poprawnie zwiększa zasięg Gravesa. To jest fajne. To jest akurat fajny błąd, który naprawili. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Był to opis patcha 9.16, nowe postacie Hextech. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.